Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku o planie Trumpa dla Ukrainy, o najnowszych doniesieniach z otoczenia Donalda Trumpa i tych pomysłach na zakończenie konfliktu, konfliktu na Ukrainie. Pytanie, co to oznacza dla Ukrainy, co to oznacza dla bezpieczeństwa. Państwa polskiego i dla bezpieczeństwa wszystkich Polaków. To wszystko w kontekście najnowszych doniesień agencji Reutera. Drugi temat to jest upadek rządu we Francji. Po raz pierwszy od 62 lat Parlament przegłosował wotum nieufności dla rządu i pytanie, czy to oznacza, będzie oznaczać przedterminowe wcześniejsze wybory prezydenckie. We Francji to oczywiście także element tych turbulencji wewnątrz politycznych w Unii Europejskiej i w ogóle na całym świecie, co związane jest z tymi zmianami hegemonicznymi? I wreszcie temat ostatni, ale nie najmniej istotny, to jest zapowiedź podpisania nowej umowy o gwarancjach bezpieczeństwa między Republiką Białoruś a Federacją Rosyjską. Pytanie, jaki wpływ na to wszystko ma zaostrzająca się, zaostrzająca się narracja? W Polsce i oczywiście także polityka wschodnia Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję Państwu za wszystkie subskrypcje, za wspieranie mojego kanału. Zachęcam do naciśnięcia przycisku subskrybuj, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do komentowania, do lajkowania, do udostępniania linków w mediach społecznościowych i przechodzimy do pierwszego tematu. 4 grudnia 2024 roku agencja Reutera poinformowała, że prezydent-elekt Donald Trump ma już coraz bardziej konkretny plan wobec wojny na Ukrainie. I zostały przekazane informacje z kręgu doradców Donalda Trumpa właśnie przez agencję Reutera, która mówi o tym, że doradcy Trumpa publicznie i prywatnie już przedstawiają takie bardzo Powiedziałbym mocno zarysowane propozycje zakończenia wojny na Ukrainie i to, jak podkreśla agencja Reutera, w przewidywalnej przyszłości. Co zatem kryje się za tymi propozycjami? Jak ma wyglądać ten plan Trumpa wobec Ukrainy? Po pierwsze, przyznanie Rosji sporych obszarów. Ukrainy. To jest niewątpliwie to, co się powtarza w różnego rodzaju przeciekach medialnych, w różnego rodzaju informacjach, czy to przekazywanych przez amerykańskie media, czy właśnie przez takie globalne agencje jak agencja, jak Reuters. I z tych z analizy oświadczeń otoczenia Trumpa i wywiadów przeprowadzonych przez agencję Reutera z osobami z bliskiego otoczenia prezydenta elekta wynika, że w F-f- W kontekście wojny na Ukrainie, Waszyngton będzie chciał zmusić Kijów do negocjacji z Moskwą. Z jednej strony ma być tutaj Zelenski, jego otoczenie, szantażowane wstrzymaniem pomocy wojskowej dla Kijowa, jeżeli nie zgodzą się na rozmowy. Z drugiej strony mają być przekazywane informacje o tym, że również Trump chce skłonić Putina do szybkiego do, do, do szybkich takich negocjacji. Prezydent Rosji, gdyby miał się no, wahać, czy też no, opierać. Tej propozycji Trumpa, no to wówczas byłaby ta groźba zwiększenia pomocy wojskowej dla Kijowa. No ale o konkretach tutaj trudno mówić, ponieważ widzimy, jak wiele sprzętu wojskowego w ciągu ostatnich blisko trzech lat zostało przekazanych na Ukrainie i właściwie bez żadnego efektu, jeśli chodzi o terytorium. No, Rosja cały czas postępuje, Ukraina straciła już około 20% terytorium. Szans na wygraną Ukraina nie ma praktycznie żadnych, biorąc pod uwagę brak jakichkolwiek uzupełnionych czy tych perspektyw uzupełnie realnych, konkretnych. No i cóż, w, w tym kontekście jasno wynika, że Ukraina będzie musiała zrzec się sporej części terytorium, natomiast co w zamian? No w zamian żadnego członkostwa w NATO. Jasno tutaj wynika z tych doniesień agencji Reutera, że choć elity ukraińskie, choć ten establishment ukraiński chciałby rzeczywiście znaleźć jakieś rozwiązania dyplomatyczne, aby z jednej strony uzyska, odzyskać część terytoriów, z drugiej strony, aby przystąpić do NATO, to tutaj całe to otoczenie Trumpa, z którym rozmawiała, rozmawiali ludzie z agencji Reutera, mówi wyraźnie, że Trump nie chce Ukrainy w NATO I to jest coś, co powoduje także spory rozdźwięk między oczekiwaniami ukraińskimi, ale także warto podkreślić części establishmentu w Polsce, gdzie ten brak realizmu jest, no, można powiedzieć, podniesiony do rangi racji stanu. To było widać podczas ostatniego posiedzenia OBWE, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, kiedy podczas przemówienia ministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergieja Ławrowa, szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski ostentacyjnie wstał i wyszedł z sali. To niewątpliwie nie buduje dobrego wizerunku państwa polskiego jako kraju przewidywalnego, jako kraju rządzonego racjonalnie, opierającego swoją rację stanu na polityce realnej. Widać tutaj przewagę teatru, przewagę różnego rodzaju gestów, frazesów na zasadzie postaw się, a zastaw się, na zasadzie właśnie takich, takich fajerwerków powiedziałbym, jeżeli chodzi o narrację, natomiast jeżeli chodzi o konkretną, konkretne decyzje, to trudno tutaj mówić o jakiejkolwiek polityce realnej, także te oczekiwania formułowane przez prezydenta Andrzeja Dudę kompletnie nie korespondują z tym, co mówi otoczenie Donalda Trumpa, i to też warto oczywiście mieć, mieć na uwadze. Natomiast pytanie, czy w tym kontekście powtarzające się te doniesienia ze Stanów Zjednoczonych, że Stany Zjednoczone chcą iść na daleko idące ustępstwa, oczywiście siłami i kosztem Ukrainy, to nie jest tak, że to będzie kosztem Stanów Zjednoczonych, ale kosztem samej, samej Ukrainy. Pytanie, czy to jest na dziś? w ogóle realne i akceptowalne dla Rosji, tym bardziej że Rosja kontroluje cały Krym, zajęła już około 80% Donbasu obejmującego i Doniec i Ługańsk, także ponad 70% obwodów Zaporowskiego i Hersońskiego, niewielkie części obwodów Mikołajowskiego i Charkowskiego. Pytanie czy na dziś Rosja mając silne karty, mając atuty, mając także oresznika, czyli pociski hipersoniczne zdolne do rażenia Każdego punktu, każdego celu na terytorium Ukrainy, zresztą nie tylko na terytorium Ukrainy, bo nie ma w, w Europie takich systemów, które byłyby w stanie prawda, powstrzymać tę broń. No, pytanie, czy na, to, czy na to pójdzie, krótko mówiąc, tak mówiąc tak kolokwialnie, biorąc pod uwagę, że w Stanach Zjednoczonych są, istnieją trzy główne propozycje zakończenia wojny na Ukrainie. Pierwsza to jest przedstawiona przez przez generała, generała Kelloga. Mówiłem już o tym, o, o, o tym planie. Jedna propozycja J.D. Vance'a, czyli wiceprezydenta elekta. No i trzecia przedstawiona przez Richarda Grenell'a, byłego pełniącego obowiązki szefa wywiadu. Ten plan Keloga, o czym już też wspominałem w podcaście geopolitycznym, został opracowany wspólnie z byłym urzędnikiem Rady Bezpieczeństwa Narodowego Fredem Flajcem, został przedstawiony Trumpowi na, na, na początku jeszcze tego roku, on zakłada zamrożenie obecnych linii frontu. To jest bardzo ważny postulat. On się pojawił w tym artykule Wall Street Journal, który Państwu często cytowałem z 6 listopada bieżącego, bieżącego roku. Tak naprawdę Tutaj chodziłoby właśnie o jak najszybsze doprowadzenie do tych rozmów pokojowych i, i zawieszenie członkostwa Ukrainy w NATO. Natomiast jeżeli chodzi o zawieszenie, zamroż zawieszenie broni, zamrożenie prawda, tego konfliktu, to musiałyby. Bronić tej linii demarkacyjnej wojska, no i tu się mówi o kontyngentach europejskich sojuszników NATO. W tym kontekście Ukraina miałaby też otrzymać od Stanów Zjednoczonych jakieś gwarancje bezpieczeństwa. No natomiast pytanie, jakie? No wystarczy wybiec w przeszłość, spojrzeć na kolejną już rocznicę. Memorandum Budapesztańskiego grudzień 1994 roku i, i z, z czym się to wiązało, jak się to po prostu skończyło. Wiemy doskonale, że te gwarancje były warte mniej więcej, nawet mniej niż ten papier, na którym je po prostu spisano. W związku z tym mamy do czynienia z sytuacją, w której to Stany Zjednoczone chciałyby przerzucić na europejskich sojuszników na to większość tej odpowiedzialności i większość kosztów, co jest charakterystyczne dla transakcji innego podejścia samego Donalda Trumpa. J.D. Vance z kolei, jeszcze jako senator Stanów Zjednoczonych sprzeciwiał się w ogóle dla pomocy dla Ukrainy, chciał jak najszybciej tak naprawdę ją zakończyć. Umowa z Ukrainą, czy ta w ogóle umowa kończąca wojnę miałaby obejmować strefę zdemilitaryzowaną, tutaj J.D. Vance przedstawiał to właśnie jako tak zwaną strefę zdemilitaryzowaną na istniejących liniach frontu, która miałaby zostać silnie ufortyfikowana, aby w przyszłości zapobiec ponownemu wznowieniu, wznowieniu walk, natomiast ta propozycja J.D. Vance'a nie tyle by zawieszała, co po prostu całkowicie pozbawiała jakiejkolwiek szansy, aby Ukraina wstąpiła do NATO. To było bardzo charakterystyczne. Natomiast co do planu Grenella, czyli byłego też, znaczy człowieka, który stworzył też taki, taki plan, to był taki plan, który miał na celu utworzenie tak zwanych stref autonomicznych na wschodzie Ukrainy. To był plan przedstawiony w lipcu, to był taki okrągły szczyt Bloomberga. Temat nie został jakoś bardzo mocno rozwinięty, natomiast też pojawiały się bardzo mocne akcenty, że przystąpienie Ukrainy. Do NATO w ogóle nie leży w interesie Stanów Zjednoczonych, czyli swego rodzaju strefy buforowe, no tak można byłoby to przełożyć na taki język, język geostrategii. I w tym kontekście tak naprawdę mamy wiele stycznych tych trzech planów, które pojawiały się w otoczeniu Donalda Trumpa. Po pierwsze, Ukraina całkowicie poza NATO i bez jakichkolwiek szans, perspektyw na NATO. Pytanie, czy byłoby to zagwarantowane w Konstytucji poprzez ogłoszenie neutralności przez Ukrainę, czy byłoby to długotrwale zawieszone, także potwierdzone w jakiejś umowie Stany Zjednoczone, Rosja. Druga sprawa stworzenie jakiejś formy linii demarkacyjnej, strefy buforowej. Strefy zamrożenia konfliktu, tak byśmy to mogli przełożyć. I oczywiście pytanie, kto będzie ponosił za to za to wszystko, no powiedziałbym, te, te koszty, te koszty tego wszystkiego. W, w tym kontekście można domniemywać, że. Polska, Rzeczpospolita Polska byłaby obciążona bardzo istotnymi kosztami utrzymywania takich stref buforowych i ewentualne kontyngenty, które miałyby tam się pojawić międzynarodowe. Pytanie, czy znalazłyby się pod auspicjami ONZ, czy, miałyby, czy te rokowania odbywałyby się w jakiejś formie multilateralnej poza ONZ. Tego jeszcze nie wiemy, natomiast już... Ten plan się bardzo mocno zarysował. On idzie absolutnie w poprzek tego, co przekazywane jest przez media głównego nurtu w Polsce. Jest to perspektywa przerzucenia sporej części finansowej odpowiedzialności także na państwo polskie. Oby to nie oznaczało to, że Polska musi wystawić kontyngent wojskowy na Ukrainę, ponieważ byłoby to katastrofalne z punktu widzenia geostrategicznego, wiązałoby to Polskę z jakąś groźbą wybuchu i wojny. I konfliktu hybrydowego i z Rosją, i yy kolejnych napięć z Ukrainą, yy oskarżania Polskę o yy przegraną, i tak pewnie takie oskarżenia się poja będą pojawiać. Co do tego nie ma żadnych jakichś tam złudzeń, nie można mieć złudzeń. No. Wiadomo, że część establishmentu politycznego Ukrainy już Polska oskarża o to, że zbyt mało rzekomo pomaga, a co dopiero po przegranej wojnie. W związku z tym musimy sobie zdawać sprawę, że ten plan, który się już zarysowuje, no jest niekorzystny dla, dla państwa polskiego, choć trzeba jasno powiedzieć, że oczywiście lepszy jest... Pokój niż, niż wojna. Wiemy, jak, jak ogromne koszty generuje ta wojna także dla naszych portfeli. Niemniej jednak, polska dyplomacja poza hmm, powinna się przede wszystkim koncentrować na byciu mediatorem na normalizacji relacji z Rosją i Białorusią i na tym, aby wymóc takie zakończenie tego konfliktu na Ukrainie, który nie będzie angażował wojska polskiego i nie będzie drenował kieszeni polskich obywateli, bo to jest dzisiaj, to jest dzisiaj fundament. Po raz pierwszy od 62 lat francuski parlament przegłosował wotum nieufności dla rządu. Michel Barnier przechodzi do historii nie tylko jako najstarszy premier Piątej Republiki, ale także jako ten, który pełnił, pełnił najkrócej swój, swoją funkcję, sprawował swój urząd. Trzy miesiące. Za obaleniem rządu głosowało 331 posłów, zdecydowanie powyżej bezwzględnej większości, która wynosiła 288, to przede wszystkim deputowani Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen oraz Nowego Frontu Ludowego, który jest. Kierowany przez Jean-Luc Mélenchona. Jeżeli chodzi o 73-letniego premiera francuskiego, byłego już można powiedzieć premiera Michela Barniera, no to jeszcze próbował do końca ratować rząd i tak dalej. Natomiast wiadomo, że. Te problemy wewnątrzpolityczne francuskie są na tyle silne, i Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen na tyle próbuje mocno naciskać na Emmanuela Macrona, że to było przesądzone, praktycznie ten, ten upadek rządu. Wiemy, że tak naprawdę to jest próba zmuszenia Macrona do wcześniejszego podania się do dymisji. Formalnie kadencja prezydencka. Tego prezydenta we Francji kończy się w maju 2027 roku. Natomiast no wzrastające poparcie i wzrastająca siła partii opozycyjnych, partii takich właśnie jak Zjednoczenie Narodowe, no prowadzi do tego, do, do wywierania różnego rodzaju nacisków. Widać, że to odwołanie premiera i ten kryzys wewnątrz polityczny we Francji, który jest, można powiedzieć, jednym z wielu kryzysów politycznych w Europie, ale także na świecie, bo przecież przypomnę ostatni przecież taki nieudany zamach stan wojenny, nieudany stan wojenny w Korei w Południowej pokazuje, że dochodzi do bardzo licznych turbulencji na całym świecie, takich wewnątrz politycznych. No i cóż, jeżeli okaże się, że kolejni premierzy będą równie szybko obalani przez, przez Parlament, to, to jest jasne, że Dojdzie do tych wcześniejszych wyborów, ponieważ no, okaże się, że prezydent nie kontroluje sytuacji politycznej we Francji. To jest moim zdaniem główny cel. Pomijając wszystkie aspekty, związane z, ze, wzrasta, ze wzrostem podatków, obciążeń różnego rodzaju finansowych dla obywateli, tych problemów po prostu wewnątrz politycznych francuskich. To jest główny, główny po, powód. Marine Le Pen ma prawdopodobnie nadzieję, że do wyborów prezydenckich dojdzie już na początku przyszłego roku 2025. Taki wydaje się być cel. To jest próba właśnie takiego nacisku i, i wywarcia tego wywarcia tego nacisku. Biorą Biorąc pod uwagę to, że ugrupowania, które dzisiaj wspierają prezydenta Macrona, mają tylko 36% deputowanych w Zgromadzeniu Narodowym, no to rzeczywiście wydaje się to być całkiem prawdopodobne, i, ale trzeba jasno podkreślić, że Macron był całkowicie zaskoczony tym ruchem Le Pen. Chyba się nie spodziewał takiego przyspieszenia, mimo wszystko, bo mówiło się o tym, że może rok wcześniej będą wybory parlamentarne. Wybory prezydenckie we Francji. Natomiast tu się okazuje, że tak naprawdę jest to tak silny nacisk, że możemy się spodziewać znacznie szybszych takich kroków, tym bardziej, że jest bardzo silny także kryzys w Niemczech, wewnątrz polityczny mówiłem o upadku koalicji, o przyspieszonych wyborach do Bundestagu, także w podcaście geopolitycznym to referowałem. W dwóch, w dwóch największych, najsilniejszych państwach Unii Europejskiej dochodzi do bardzo silnych przetasowań wewnętrznych, no co jasno pokazuje, że mamy do czynienia z szerszym kryzysem niż tylko kryzysem powiedziałbym, wewn wewnątrz kraju. W danym, w danym państwie, także na całym świecie, obserwujemy liczne przetasowania. To i te zamieszki w Gruzji, i nowy etap wojny w Syrii, spore napięcie na Półwyspie Koreańskim. Y rozmowy wokół wojny na Ukrainie i eskalacja chociażby w, w, w tym kontekście tej decyzji Joe Bidena o użyciu atakamsów w głąb, w głąb Rosji i odpowiedź e, pociskiem hipersonicznym rosyjskim. No więc mamy do czynienia z niezwykle niebezpiecznym momentem, takim powiedziałbym zmiany ładu międzynarodowego, który zawsze charakteryzuje się różnego rodzaju turbulencjami i politycznymi i oczywiście napięciami międzynarodowymi. Już jutro, 6 grudnia 2024 roku, w Mińsku ma się odbyć posiedzenie Rady Najwyższej Państwa Związkowego Rosji i Białorusi, i na tym posiedzeniu Oba kraje zapowiadają podpisanie umowy o gwarancjach bezpieczeństwa. Z takim wnioskiem rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwróciło się do prezydenta Władimira Putina, który podpisał już wstępny dokument zezwalający na podpisanie takiego dwustronnego układu. Ma być to umowa międzynarodowa, jak zaznaczono, na najwyższym szczeblu. I w tym kontekście zbyt wielu informacji nie ma, zbyt wielu szczegółów. Agencja Informacyjna TAS, rosyjska agencja, nie podaje, niemniej jednak ważny jest kontekst. Kontekst pogłębiającej się integracji państwa związkowego Rosji i Białorusi. Traktat o utworzeniu tego państwa związkowego został podpisany 8 grudnia 1999 roku, czyli już po rozszerzeniu NATO na wschód. To on zakładał wolny przepływ ludzi, towarów, usług, także silną integrację na płaszczyźnie militarnej. Natomiast od grudnia 2018 roku. Władze w Moskwie bardzo mocno naciskały na Mińsk w sprawie pogłębienia integracji obu państw. Chodziło o pogłębienie jej i chociażby, jeżeli chodzi o wspólną politykę fiskalną i w ogóle politykę gospodarczą i tak dalej, więc to, było, to były bardzo silne naciski. Prezydent Aleksandr Łukaszenka, bardzo długo, tak naprawdę, można powiedzieć, opierał się przed taką głęboką integracją także gospodarczą z, z Rosją, niemniej jednak no patrząc na politykę Wschodnią Rzeczypospolitej Polskiej, no to trudno mówić tutaj o jakiejkolwiek alternatywie, o możliwości balansowania przez Łukaszenkę, której tak, dosyć, dość długo, bo od 1994 roku starał się. Yy, na tyle, na ile mógł oczywiście balansować, natomiast ta polityka, nazwijmy to wprost antyukaszenkowska władz w Warszawie nie dawała tutaj wielkiego pola manewru, w związku z tym ten proces głębokiej integracji Przebiega i on będzie jeszcze bardziej przebiegał, a y, obecnie sytuacja, jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie, toczące się negocjacje i znowelizowanie do użycia, doktryny użycia broni jądrowej przez Rosję jasno wskazują, że mamy do czynienia z nowym otwarciem. W dodatku y, no, są cały czas te napięcia, powiedziałbym, między, między naszymi krajami. Y, oskarżenia, czy to o Właśnie taką walkę za pomocą broni demograficznej czy tej broni migracyjnej. Z drugiej strony no, pojawiają się zatrzymania osób oskarżonych o szpiegostwo. Niedalej jak wczoraj, 4 grudnia, media białoruskie poinformowały o zatrzymaniu dwóch Polaków podejrzewanych o szpiegostwo. Z kolei strona polska oskarża służby białoruskie i rosyjskie o podpalenia w Polsce. Również wczoraj zresztą też media białoruskie. Poinformowały o zapaleniu się, o pożarze na terenie portu w Gdyni. Wcześniej były informacje o pożarze w portu w Gdańsku. Strona białoruska, rosyjska też szeroko opisuje te zmiany w portach w Szczecinie, Gdańsku i Gdyni dotyczące zdolności przeładunkowych, także jeżeli chodzi o te moce przerobowe w kontekście przeładunków wojskowych. No, mamy do czynienia cały czas z eskalacją, która dobrze oczywiście nie, nie, nie zapowiada się i na pewno nie służy relacjom, nie tylko, że relacjom wzajemnym, ale sytuacji bezpieczeństwa w tej części Europy. Musimy sobie zdawać sprawę, że w polskim dobrze pojętym interesie jest po prostu normalizacja relacji z Rosją i Białorusią, a nie eskalowanie napięcia. Ta sytuacja, w której dochodzi do pogłębienia... Integracji białorusko-rosyjskiej jest m.in. efektem bardzo błędnej polskiej polityki wschodniej. Dziękuję Państwu za uwagę.